Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie się. Mam w swoim tutaj życiu, w życiorysie, no tak żebyście zrozumieli, sprawę w sądzie za filmik. Pamiętacie filmik kiedyś z tym Turkiem? Filmik z Turkiem. Kto pamięta filmik z Turkiem na moim starym mieszkaniu w Białymstoku? Jak jeszcze byłem taki chudziutki i miałem pistolet i pistoletem strzelałem do niego i wyzywaliśmy się nawzajem i strzelaliśmy do siebie i on, ja wiatrak przynosiłem, on coś tam pukał czymś w monitor, coś tam mówiłem, o chyba bo, tak, syki, tyrlen, te inne rzeczy, co tam gadałem, to ten filmik. I jest jakaś organizacja, która pilnuje takich rzeczy i zgłasza takie tematy, zajmuje się tym, żeby kogoś udupić, nie? Po prostu broni ich, zarabia na tym i jednocześnie, wiesz, udają, że tam kogoś bronią, a jednocześnie biją na tym pieniądze, no bo takie instytucje bez zarobku to by raczej nie istniały. I po prostu, o, ta instytucja od buta wyjebała mi sprawę, że tak brzydko powiem. Sprawa na początku była w Warszawie, na Bielanach w sądzie. Dostawałem jakieś kwity, jakieś listy, że mogę się zapoznać z aktami. Ja się zapoznałem z aktami, przeczytałem sobie, co ja tam mówiłem. Był pełen translate z tego, co ja mówiłem do tego Turka. Był pełen translate, co mówił do mnie Turek. Turek na przykład groził, że wystrzela mi rodzinę, że zgwałci mi rodzinę, że ich pobije i w ogóle. I to było też w translacie, w tych słów, co on wypowiedział, czyli sprawa tak naprawdę wychodzi na zero, bo on miał też uśmiech na twarzy, tam wiedział, że to żart, ja wiedziałem, że to żart, ale instytucja postanowiła wyjebać mi sprawę za to i sprawę przeniesiono z Warszawy do Białegostoku. Tydzień temu przyszedł list, że sprawa wraca do Białegostoku i będzie w sądzie w Białym na Mickiewicza. No. Generalnie to już trwa z jakieś pół roku, nie? Ja już dawno powinienem być na jakiejś sprawie, a że oni tak wolno działają, są bardzo leniwi i chyba kładą na tą sprawę chuja, bo groźnie to tylko wygląda. Za to można dostać zawiasy, różne takie rzeczy i no grubsze, nie? Tam nawet do 2 lat wchodzi w grę pozbawienia wolności za takie coś, jak się znieważa tych Turków itp. No ale chyba kładą na to chuja, bo pół roku już to trwa. Trwa to pół roku. I właśnie też mi się to wydaje, że to może być organizacja ta, która zajmuje się tą sprawą, co ja wtedy tego Turka pocisnąłem na Omegle i że oni po prostu zobaczyli, że ja zrobiłem sobie zdjęcie w stroju szejka arabskiego, a wcześniej wyzywałem tego Turka i że po prostu usunęli mi Facebooka. No.